No ja tutaj wychowałem się, to myślę, ponad 60 lat, że dokładnie te... Tylko mówię, że te tereny, akurat te zalewowe, to one powinny w pierwszej kolejności być zrobione, bo to jest środowisko, to jest środowisko. A w dodatku nie tak, no, to ludzie się tu do nas, delegacja wybrała wtedy ze Złotin na temat tego terenu, że te wody, ta śliwa, ta ma zamknięta, tam jest i te wody się pierwszą. Do chwili byłem tam, rozmawiałem z mieszkańcami. Od rana, jak tu jestem, woda jest na poziomie takim, że stan wody się nie zwiększa. Natomiast jest strach, jest obawa? No jest tak, jest. Jeżeli natomiast to, co pan wojewoda powiedział, że jeżeli takie nastąpi rzucanie wody, bo to prawdopodobnie już od 24, a między odległością Mietkowem a nami to będzie trwało około 24 godzin, to ta woda może się dzisiaj być między godziną 19, a gdzieś tak no 20, 21. Znakiem tego, że to co na informację mam, bo jestem w stałym kontakcie, ta woda ma się zwiększyć o 30-40 cm powyżej tego stanu, no to nie zagraża takiej klęsce jak to na przykład w latach 97, gdzie to sięgało szczytów, nawet w 2007 chyba też tam woda podeszła, ale nie zrobiła takiego spustoszenia jak w latach 97. Tu była pierwsza powódź, jak była, to tak była nazwana stulecia. Mhm. O, tak, pamięta pan? Stulecia, tak, oczywiście. No. Jak to wtedy szło? No to na podwórku wszystko to zalewane. Jest ogrodzenie, siatka 1,5 metra, ze siatką woda była. Mhm. O. Piwnice w środku zalewane. Mhm. Podwórka, wszystko. Wszystko. A teraz jak pan to ocenia? No teraz. No nie wesoło raczej wygląda. Jak teraz Mietków zaczyna płynie, to nie wesoło wygląda. No i teraz mają znowu puszczać. Mhm. Ale to jak widzi pan ten cypelek taki. Mhm. Byłem w piątek, w sobotę, w niedzielę, poniedziałek, dzisiaj wtorek. Jakiem zastał ten cypelek, tak stoi. W miejscu. Mhm. O. Tu musi przyjść woda, proszę pana, żeby ona wyszła tu na łąkę. A tam z tamtej strony jest zjazd i jest dół. I tu jest pod górkę. To musi najpierw wypełnić ten dół woda i później stamtąd ona sobie do koryta już dalej. Idzie do koryta. Tutaj jak ta Niecka, tutaj jest staw, widzi pan? Ten staw już jest, ta woda tutaj w tym stawie jest zalana, także tutaj to jest jedno z jezioro, tu wszędzie jest woda. Natomiast tutaj w tym miejscu jak jest, tu jest Niecka taka i tam jest kanalizacja burzówki, deszczówka i ona wtedy wybije tą burzówką, bo ona jest połączona tutaj, gdzie jest w tym miejscu kanał. Także ona tu też jest zamknięta, bo to się zamyka automatycznie, ale ona podejdzie tutaj i tam wybije.